Dobry wieczór, moi drodzy. Dobry wieczór, Piotrze. Witam serdecznie. Troszkę tak myślałem, że inaczej spędzimy te Andrzejki. W sensie jak najbardziej przy drinku, ale w takich chyba lepszych humorach niż planowaliśmy, nie? No dokładnie, dokładnie. No słabo nam wypadły te Andrzejki. Też myślałem, że inaczej to będzie, że ten samochód będzie jednak popularny, aczkolwiek się zrobił teraz już bardzo popularny i popracujemy nad tym, że będzie jeszcze bardziej sławny. No bo dołożymy wszelkich starań, żeby generalnie naprawdę sława tego samochodu dotarła wszędzie. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, jeżeli nie wiecie, to Volkswagen Transporter T6, oryginalnie T6 zabudowany przez Piotra firmę Camper for Mountain, został nam skradziony w nocy z 24 na 25 listopada. Piotrze, ja... Moje urodziny. W twoje urodziny? Tym bardziej. Masakra. Co? Masakra. Ja ci powiem tak, ja użyję tych słów, których używaliśmy przed nagraniem. To idioci są. To są idioci. Generalnie wszyscy twierdzą, że to naprawdę ktoś niezorientowany albo naprawdę totalny idiota. Tak spersonalizowane auto, no zna się tych ludzi, ten świat, co z tymi samochodami się dzieje. To auto się nie nadawało do niczego. Jedynie, nie wiem, może na Białoruś do wywozu, aczkolwiek nie wiem, do czego miał tam służyć. Do pocięcia na części, żeby skończyło w Poznaniu, czy tutaj w naszych pomorskich dziuplach. Silnik. A resztę mamy tak poznaczone. No, życzę powodzenia przy sprzedaży. Naprawdę... Tam każdy element lakierniczy, każde wyposażenie tak naprawdę jest oryginalne i wiadomo, że to jest element stworzony przez swoją firmę. Tak. Od tego nie uciekniemy. Na 200-250 aut tylko ten jeden kolor taki był, tak specyficzny. A reszta, no mówię, no reszta zrobiona przez naszą firmę. Tam każdy plastik był w Alcantarze zrobiony. Nie nadaje się to do niczego. Włącznie z felgami, z oponami. Auto ma, no jest poznaczone było, szło wynajem. Także będzie fajnie. Żałujesz trochę, bo ja mam duży żal do siebie, że oboje nie pomyśleliśmy o tym, że samochód jakby będzie stał w Pomorskim, w Gdańsku i nie użyliśmy jakby dodatkowych zabezpieczeń. Ale wiesz, chcę cię zapytać o jedną rzecz. Dostałem samochód od twojej firmy, dlaczego nie był zamontowany GPS? Bo te pytania się pojawiają gdzieś tam wielokrotnie. GPS, generalnie GPS-y zwykle nie spełniają swojej funkcji. Ktoś podchodzi pod każde auto, zagłuszacze, te sprawy. Także to był pierwszy powód. Drugi, montujemy berloki, tak? Nie zamontowałem z tego tytułu, że pomyślałem o tym aucie jak o użytkowniku, o sobie. Mhm. Ja jadąc, nie wiem, wyjeżdżając do Gdańska, Warszawy, Poznania, nocując w hotelach, stawiam na parkingi strzeżone, tak? No i myślałem jak o sobie, tak? Że biorę ten samochód, ty dostajesz, też tak jeździsz, no umknęło nam to, że jednak auta powinny być zabezpieczane. Ale tak prosto, nie? Prostą blokadą, tak naprawdę mechaniczną, żadna elektronika, prosty berlok założony na skrzynię biegów albo blokada na kierownicy i myślę, że byśmy... No auta, już... auta, które ja wypożyczam, mają odcięcia zapłonu niefabryczne, pochowane różne rzeczy, a tu po prostu, no w ogóle mi przez myśl nie przeszło, że ktoś będzie chciał takie auto w ogóle ukraść, tak? No. Ja, spodziewaliśmy się tego z drugiej strony. Mogliśmy się tego spodziewać, może tak to ujmę, nie? Bo plaga złodziei Kalifornii, Grand Kalifornii na Pomorzu, wiesz, działa bardzo prężnie, nie? Tak. Dlaczego my tego nie zrobiliśmy, nie mam absolutnie zielonego pojęcia. O, już dzwonią, może policja dzwoni. Może policja. Słuchajcie, bo jak najbardziej cała sprawa została zgłoszona na policję i to jest fakt. Trwają poszukiwania, trwają skanowania przeróżnych monitoringów, zapisów, bo powiem ci, Piotrze, że stała się ciekawa sytuacja z miejsca, gdzie ten samochód został ukradziony. Dookoła jest pełno kamer, pełno monitoringu i zostało to na pewno zarejestrowane gdziekolwiek potencjalni złodzieje wyjechali jakąkolwiek drogą. No to raz. Dwa, no, ty jesteś na tyle osobą znaną medialną, mamy tylu znajomych, plus moja branża główna, w której ja pracuję, czyli generalnie nie, zatrudnionych jest u mnie, nie, 300 ochroniarzy w Polsce Północnej. No, powiem wam, że to może być fajne, to może być fajne. Na części myślisz, czy jako całość gdzieś na wschód? Obstawiam, że no, to było na części, aczkolwiek... No, jeżeli... Jakie części, nie? To jest no właśnie, no właśnie, no wiadomo, to pojechało do pasera, tak? Podejrzewam, że jeżeli paser na to spojrzał, no to siedzi teraz w garażu, jeżeli tego nie pociął, się nie pozbył, no to się drapie, co z tym zrobić, bo to się totalnie nie nadaje do pocięcia i do rozprowadzania tego po Polsce.
Tam nawet kierownica, nie? Mnie policjant pytał, jak wyglądała kierownica, jak wyglądała gałka skrzyni biegów. Ja mówię, to są takie obszycia i przeszycia, że nie da się tego podrobić po prostu, nie? Najzwyczajniej. Przecież dach pod kolor tego auta, pod numer tego auta. No, no tak naprawdę rozmyślałem o tym, no silnik, skrzynia biegów, jakieś części zawieszenia. No ale to w ogóle nie ma sensu, nie ma sensu w ogóle było ryzykować, żeby coś takiego kraść. Całą oferę. Dokładnie. Piotrze, ubezpieczenie, bo to muszę zapytać, jak wygląda sprawa z ubezpieczeniem. No auto posiadało ubezpieczenie AC, no ale z autopsji wiem, że z ubezpieczalniami jest różnie. Auto z transportera na specjalne, kempingowe i tak dalej, i tak dalej. Niedoceniona wartość. Tak? No właśnie, właśnie, właśnie. Ja tutaj bardziej robię to ubezpieczenie autokasko, to bardziej się bałem jakiś stłuczek. Naprawdę tylko stłuczek się bałem. Na parkingu ktoś wam przetrze, nie wiem, ty pukniesz, tak? No, żeby nie było problemu. Dobra, robimy sobie to ubezpieczenie. Mhm. Ale od kradzieży? No kurczę, no. No jednak się stało. Ja powiem ci, że przez te ostatnie dwa dni od momentu zgłoszenia, to tak brakuje mi trochę słów. Zazwyczaj jestem wygadany, wiesz, jestem w stanie dużo powiedzieć, no ale tak troszkę nie wiadomo, co powiedzieć. Nie? Mhm. Jakaś nauczka może na przyszłość, którą my możemy przekazać innym? Hmm. Nauczka na pewno. Ciężko powiedzieć. Nie? Ciężko powiedzieć. Ale zastanawia mnie, bo nawet ogrzewanie Webasto, które było tam zainstalowane, ono nawet też jest tak, no, oznaczone to jest numerami. Zarejestrowane w Webasto ze swoimi numerami i tak dalej, i tak dalej. No, biorąc to na jakikolwiek serwis, nie wiem, wymontowując, no, ale generalnie no, to Webasto po demontażu, no co ono jest warte, tak? No, żeby te wszystkie plastiki, tunele, kanały zdemontować. Nie wiem. Nie to, wiem. No właśnie, moim zdaniem też to nie ma sensu. Gdyby to był zwykły transporter, tak. Okej. Ale kampera. Matematyka tak. W ogóle tu się nie zgadza, no chyba że naprawdę, ale nawet no, pod zamówienie, czy do ponownej legalizacji w Polsce. No ten samochód to nie ma racji bytu. Nie, w Polsce absolutnie. Nie ma szans. Dokładnie. No. Ale za granicą powiem ci, on też jest bardzo charakterystyczny. No, tak. Też go wypatrzy nawet, wiesz, z dupy, mówiąc bardzo brzydko, zrobi sobie zdjęcie. A, bo ładny, a, no, bo tak. Taka felga, a, bo taki kolor. Pozamiatane. Pozamiatane. No. Więc może on jest kwestia, nie wiem, przeczekania jakiegoś postoju gdzieś tego samochodu, nie wiem, poczekania na lepsze czasy, na uspokojenie jakby sytuacji. No teoretycznie złodzieje tak robią, tak, że zostawiają auta po kradzieży, żeby się odstały, wystały, czy jest GPS, który się uaktywnił, nie wiemy, czy auto miało, czy nie miało, bo nawet tego ty nie wiesz, czy ja nie chciałem wiedzieć, gdzie to auto się przemieszcza. Tak. I to niech pozostanie moją słodką tajemnicą. Niech będzie. Dlatego no... To może być fajna historia. Okej. Okay. Będzie ciekawie. Będzie ciekawie, tak. Myślę, że... Piotrze, co dalej z nami, jakby z naszą współpracą? Teraz będziemy współpracowali razem w celu znalezienia naszego samochodu? Czy jak to teraz będzie wyglądało? No powinniśmy, nie? Ja ci powiem, nie spodziewałem się. Nie jestem w ogóle przygotowany na taką sytuację. To jest pierwszy raz, kiedy ja jako dziennikarz w ogóle nie jestem przygotowany. Ani do takiej sytuacji, ani do takiej rozmowy, ani nawet nie wiem, jakie pytania ci zadać. Mówię ci całkowicie szczerze, bo ja wychodząc, zobacząc, wiesz, że nie ma tego auta, stwierdziłem, no wiesz, trochę człowiek przegiął wczoraj, nie? Coś się stało, ale po chwileczkę, no przecież byłem trzeźwy, nie? Co się stało? Nie, jestem zszokowany. Jestem no domyślam się. Nieraz miałem też, że... W sumie nawet niedawno, po prostu auto postawiłem, potem przestawiłem na parkingu, schodzę, nie ma, mówię, o! To było pierwsze pytanie dyspozytorki na 112. Czy może pan gdzieś nie zaparkował, gdzieś indziej, bo wie pan, zdarzają się takie sytuacje. Ja mówię, no przykro mi. Ale kolega też zgłosił kiedyś kradzież w Niemczech auta. No znaleziono je po półtorej roku, cztery ulice dalej, ale już takie zielone pod mchem. Aha, w ten sposób, w ten sposób stworzone. No dobrze. Co możemy was prosić? Prosimy was przede wszystkim o udostępnianie i filmu, i postu związanego z kradzieżą. Im więcej osób o tym wie, tym z pewnością ten samochód będzie coraz bardziej rozpoznawalny, nie tylko w branży karawaningowej, w sumie dokładnie. Gdziekolwiek. Auto możemy generalnie odebrać z każdego miejsca, jeżeli stoi. Tak. Nie przeszkadza nam. Piotrek ma 300 ochroniarzy, także myślę, że mamy sporą armię
z którą możemy pojechać. I pod każdą dyskoteką w Polsce można też zostawić, odbierzemy. Tak, krótko mówiąc, złodzieju, masz przesrane, nie? Masz naprawdę przesrane i mam nadzieję, że ci ręce uschną za to, co no zrobiłeś. No i naprawdę, no mówię, no liczyłem, że do dziś auto się niechcący znajdzie. Nie, z żadnej informacji nie mamy póki co. Dlatego no, uważam, że ten świat paserów i tak dalej no, będzie miał teraz troszkę utrudnioną swoją pracę. Dołożę wszelkich starań. Wartość auta nieistotna w tym momencie jest. Moim zdaniem też. To jest kwestia jakichś zasad, po prostu zasad i tak dalej, bo nie rozmawiamy tutaj o zwykłym aucie użytkowym, tylko aucie, którym z założenia sprawia dużo przyjemności i po prostu służy do wypoczynku i tworzenia fajnych chwil. Masz przesrane, ja powtórzę jeszcze drugi raz. Piotrze, dziękuję za dzisiaj, dziękuję za spotkanie. Fajnie, że mnie odwiedziłeś. No, myślę, że koniecznie, chociaż te Andrzejki musimy sobie jakoś poprawić. Moi drodzy, do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, że ten cała historia znajdzie swój szczęśliwy finał.